Odwiedzamy dzisiaj Miejski Zarząd Dróg, można powiedzieć w szczycie sezonu, mimo że za oknami taka dosyć niesprzyjająca aura. Panie dyrektorze, czy ta aura rzeczywiście wpływa na jakieś drastyczne opóźnienie prac? Znaczy generalnie wpływa. To jest oczywiste, że jak jest taka pogoda, nie można wykonywać wszystkich prac, a też czasami no, nawet bez sensu jest rozpoczynanie z uwagi na efekt i stan, czy to robót ziemnych, czy nawierzchni. Więc to na pewno ma opóźnienia. Natomiast to wszystko zależy od tego, w jakim czasie realizujemy daną inwestycję. Na pewno dla tych inwestycji, które realizowane są w przeciągu kilkunastu miesięcy, no to taka pogoda nie ma tutaj istotnego znaczenia. Natomiast dla tych, które mają być realizowane krótko, tak jak przebudowa ulicy Stajowskiego na przykład, no to ma istotne znaczenie, bo te roboty jednak one wymagają odpowiednich warunków. Niemniej zakładamy i po takiej analizie, bo cały czas monitorujemy te prace, że ten efekt końcowy uzyskamy w tym zakładanym czasie. No też przyjmując, że w tej chwili kilka dni takiej niepogody nie wydłuży się i powiedzmy te następne miesiące pozwolą odrobić ten stracony czas. To jest właśnie ulica Stojowskiego, to są prace prowadzone praktycznie na rzeczce, na Niwce. Wczoraj były komunikaty o podwyższonym stanie gotowości związanych z powodziami ewentualnymi. Znaczy obawialiśmy się rzeczywiście takich sytuacji kryzysowych. Niemniej opłady bardzo intensywne, one tak równomiernie tutaj napełniały te koryta. W związku z tym nie mamy na dzień dzisiejszy istotnych podtopień czy jakichś szkód, które by taka gwałtowna woda zrobiła. Więc pod tym względem ta pogoda i te warunki uniemożliwiają prowadzenie robót, natomiast no nie wyrządziły na szczęście dodatkowych szkód. Czy to aura, czy ewentualnie harmonogram przewiduje rozpoczęcie prac na ulicy Krakowskiej? Bo Żywiecką widzimy, że już prace ruszyły i widać ten postęp prac. Natomiast ulica Krakowska jest oznakowana, ale te znaki są czasowo zawieszone, że tak powiem. Kiedy możemy się spodziewać, że nastąpi takie główne zamknięcie tej drogi? Znaczy prace się rozpoczęły. Rzeczywiście może w tej chwili ta intensyfikacja tych prac nie jest jeszcze taka. Oznakowanie to takie duże, które dotyczy pojazdów wielkogabaretowych i ciężkich. Ono już funkcjonuje, czyli mamy objazd tych wszystkich pojazdów ciężkich. Natomiast te lokalne tutaj utrudnienia, one zaczną się później. Kwestia tego głównej organizacji ruchu, która zmieni ulicę Krakowską na praktycznie całym odcinku w ulicę jednokierunkową, to jeszcze nie ten etap. Według deklaracji wykonawcy to nastąpi w drugiej połowie sierpnia. Natomiast prace te oprócz wycinek i takich prac przygotowawczych rozpoczną się w przyszłym tygodniu od budowy kanalizacji na odcinku pomiędzy ulicą Lwowską a ulicą Kazimierza i to już będą te zasadnicze roboty drogowe. Te inne rozpoczęły się na granicy z Kozami, tam w tej chwili też są przezbrojenia i ta inwestycja rusza. No, trzeba pamiętać, że skala tego przedsięwzięcia jest naprawdę duża i tu nie ukrywam, że ta cała sytuacja, która w tej chwili na rynku w Polsce panuje, czyli generalnie brak podwykonawców, kłopoty z personelem i kłopoty, duże kłopoty z dostawą materiałów, no powodują, że wykonawcy nie dostają w terminach zakontraktowanych zamówień, jeśli chodzi o materiały i mają kłopoty w skompletowaniu wszystkich podwykonawców, żeby te wszystkie fronty uruchomić. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że ten główny wykonawca, przypomnę, że to jest Eurowia, ten problem już rozwiązały, bo spłynęły do nas zgłoszenia wszystkich podwykonawców i myślę, że te najbliższe tygodnie już rzeczywiście pokażą coraz większe tempo rozpoczynania tych prac, tak żeby ten termin, który został określony w umowie 1,5 roku, wystarczył do realizacji całego przedsięwzięcia. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o pracach związanych z Krakowską.
które rozpoczęły się wycinką drzew. Jeden z bielskich portali opisywał właśnie, czy jest to potrzebne, czy nie można było zachować zieleni. Skarżą się może mieszkańcy. Dlaczego ta wycinka następuje? Znaczy jest to, oczywiście wynika ona z kolizji to, czego nie widzimy, czyli podziemnego uzbrojenia. I to nawet nie jest kwestia tego istniejącego, które jest, bo w stanie istniejącym drzewa rosną i funkcjonują te wszystkie urządzenia podziemne. Natomiast trzeba pamiętać o tym cały czas, że nie jest to remont w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, że wymienimy tylko istniejące krawężniki na nowe, czy naprawimy nawierzchnię, tylko jest to przebudowa, rozbudowa drogi. Więc pojawią się elementy, których do tej pory nie było, czyli kwestia obustronnych chodników w odpowiednich już normatywnych szerokościach, nowa kanalizacja deszczowa, korekta tych wszystkich sieci uzbrojenia, które zostały narzucone poprzez warunki od wszystkich gestorów i będą rozbudowane skrzyżowania, pojawią się zatoki autobusowe. To wszystko powoduje to, że ten stan istniejący na dzień dzisiejszy nie pozwala na tą realizację. W związku z tym następuje konieczność wycinki drzew. My znamy i wiemy, że jest to bardzo ważny problem i to taki problem społeczny i kwestii ochrony środowiska, więc te plany wycinki, one są weryfikowane. Taka weryfikacja nastąpiła również na etapie już w tej chwili rozpoczęcia realizacji i wspólnie z wykonawcą, z nadzorem te plany sytuacyjne, na których zaznaczone zostały drzewa do wycinki. One zostały, no można powiedzieć, w takim podwójnym podejściu zweryfikowane. Część tych drzew rzeczywiście udało się utrzymać, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ta decyzja taka warunkowa jest, że drzewa zostawiamy i jeżeli w trakcie robót nie będzie takiej ewidentnej potrzeby, żeby to drzewo usunąć, bo trzeba pamiętać, że będziemy prowadzili głębokie wykopy w sąsiedztwie tych drzew. Więc nie wykluczamy, że zostanie uszkodzona siłą rzeczy bryła korzeniowa i być może to drzewo nie będzie w stanie przetrwać. Więc być może w takich sytuacjach jeszcze ta decyzja zostanie zmieniona. Natomiast na dzień dzisiejszy ileś tych drzew zostało uratowanych, natomiast część musiała zostać wycięta i być może tutaj rzeczywiście wkradło się trochę nieporozumienia, bo medialnie można wszystko tutaj jakby pokazywać z jednej czy z drugiej strony i czasami nie do końca jest to obiektywne i wiarygodne. Więc tam, gdzie taka możliwość na dzień dzisiejszy była, drzewa zostały zachowane, w większości przypadków niestety zostały podtrzymane ta decyzja, która wymaga, żeby one zostały usunięte. Jeśli chodzi o duże inwestycje drogowe, no ulica Międzyrzecka i ulica Cieszyńska, tak? Czy coś drgnęło w sprawie Cieszyńskiej przede wszystkim? Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że cały czas czekamy na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpatrzy kasację, którą złożyło miasto od wyroku Sądu Wojewódzkiego. Na dzień dzisiejszy postęp jest, ponieważ znamy już termin posiedzenia sądu, kiedy będzie to rozpatrywane, więc myślę, że jest to dobra informacja. A jeżeli chodzi o Międzyrzecką, te roboty postępują, możemy je obserwować na co dzień. Generalnie postęp jest zadowalający, aczkolwiek na dzień dzisiejszy musieliśmy stwierdzić, że w stosunku do zakładanego harmonogramu nastąpiły w pewnych miejscach opóźnienia i oczekujemy od wykonawcy w tej chwili, żeby zintensyfikował te prace, tak żeby nastąpiła zgodność postępu robót z zakładanym harmonogramem. Te problemy polegają na tym, czy wynikają z tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli zła sytuacja na rynku pracy wynikająca stąd, że nie ma pracowników i jest problem w pozyskaniu podwykonawców. I
Tutaj akurat był problem w pozyskaniu zakontraktowanych materiałów i to powodowało, że tam na Międzyrzeckiej formujemy nasyp. Potrzeba było kilkanaście tysięcy metrów sześciennych ziemi, żeby można było dowieźć i sformułować ten, zbudować ten nasyp. Te dostawy były no, takie nierytmiczne, także one powodowały to, że ten potencjał sprzętowy, który był na budowie, no, nie był w pełni wykorzystany. Oto mamy pretensje do wykonawcy, aczkolwiek no, są obiektywne przyczyny, które powodują taką sytuację na rynku. Mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy i to, co deklaruje wykonawca, czyli przejezdność w listopadzie tego roku, zostanie utrzymana i rzeczywiście oddamy do ruchu ten fragment istotny dla miasta drogi łączącej drogę ekspresową. To tematy, które interesują głównie kierowców. Natomiast czy Miejski Zarząd Dróg planuje również coś dla bardziej ekologicznych form, czyli rowerzystów, pieszych? Oczywiście nie skupiamy się i nie ograniczamy tych planów inwestycyjnych. Miasto realizuje zarówno te duże inwestycje drogowe, które trzeba też podkreślić, zawierają te wszystkie elementy, o których mówimy, czyli dla rowerzystów i dla pieszych, bo one w sobie obejmują również chodniki czy ścieżki rowerowe. Natomiast trzeba wspomnieć, że konsekwentnie realizujemy rozbudowę ścieżek rowerowych o takim charakterze bardziej rekreacyjnym. One dotyczyły wcześniej i koncentrowaliśmy się tutaj wokół lotniska. Natomiast w tej chwili chcemy taką ścieżkę połączyć no tutaj te osiedla w Wapienicy i te najbliżej zlokalizowane, czy Wojska Polskiego, czy Polski Skrzydeł, z tym kompleksem takim leśnym Zapory i całego tego terenu, który jest bardzo takim atrakcyjnym terenem i ulubionym przez mieszkańców. I tam powstaje ścieżka wzdłuż Wapieniczanki. Na razie w tym roku pierwszy etap. Chcemy to realizować dalej, tak żeby łączyć te wszystkie elementy już wcześniej wybudowane, tworząc całe ciągi dróg rowerowych. Na jednym ze spotkań z marszałkiem województwa śląskiego była właśnie omawiana sprawa połączenia ścieżkami rowerowymi aglomeracji śląskiej z Żywiecczyzną wręcz. Czy tutaj następuje jakaś koordynacja działań, czy jakieś wspólne wizje, żeby to w jakiś sposób było kompatybilne później? Tak, rzeczywiście, jak tylko dostaliśmy taką informację, że jest planowane takie spotkanie, włączyliśmy się w to. Odbyło się tutaj, znaczy najpierw to spotkanie w Katowicach, gdzie przedstawiono jak gdyby zarys, czy kierunkowo, w jaki sposób mogłaby powstać taka ścieżka łącząca trzy jeziora. I w ślad za tym spotkaniem odbyliśmy tutaj też takie spotkanie, zapraszając no, osoby najbardziej kompetentne, jeśli chodzi o ruch rowerowy, plus jeszcze tutaj radnego, też zaangażowanego w tą tematykę, żeby przedyskutować, w jaki sposób moglibyśmy włączyć się w tą realizację. Na dzień dzisiejszy brak jeszcze szczegółowych ustaleń, w jaki sposób można by było przeprowadzić ten ciąg rowerowy, bo no, idea jest taka, żeby ta ścieżka rowerowa docierała no, do tych wszystkich ważnych, istotnych dla miasta miejsc. My zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno jest taki ciąg przeprowadzić przez centrum miasta. I na dzień dzisiejszy jak gdyby próbujemy tutaj znaleźć na tyle atrakcyjny ciąg, żeby tutaj na tym kierunku północ-południe taki ciąg rowerowy znaleźć, taki, który z kolei umożliwiałby też w stosunkowo krótkimi takimi odcinkami dojechać czy do Starego Miasta, czy do innych atrakcyjnych miejsc, które chcielibyśmy przy okazji pokazać dla ludzi, którzy będą korzystali i pojadą z Katowic do Żywca. Ja wrócę jeszcze na moment do ulicy Cieszyńskiej. Jak długo może potrwać procedura jeszcze? Inaczej może.
czy wydanie decyzji pozytywnej, w jakim czasie wydanie decyzji pozytywnej przez Naczelny Sąd Administracyjny może spowodować, że te prace na ulicy Cieszyńskiej zostaną rozpoczęte. Mówimy, że tam wykonawca chyba zrezygnował, bo już był za długi okres oczekiwania na zgodę na rozpoczęcie pracy. Niezależnie od tych formalnych postępowań, które będą odbywały się przed sądem administracyjnym, my ponowiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tych prac. Zdajemy sobie sprawę, że pozytywne rozstrzygnięcie spowoduje czy odblokuje możliwość realizacji tej inwestycji, więc tutaj chcemy być wtedy w takiej sytuacji, że mamy wybranego kolejnego wykonawcę, z którym można byłoby podpisać umowę. Co do samego postępowania, tak na dobrą sprawę trudno przesądzić, jakie to rozstrzygnięcie będzie. Zakładamy i chcielibyśmy, żeby to był taki najbardziej korzystny wariant, czyli wprost Naczelny Sąd Administracyjny uchyli wyrok Sądu Wojewódzkiego i tym sposobem będziemy mogli odblokować rygor natychmiastowej wykonalności i to pozwoli na rozpoczęcie robót. Natomiast jak to będzie, to myślę, że pod koniec września będzie już wszystko jasne i wtedy będziemy mogli ten scenariusz już układać i cały harmonogram, w jaki sposób będziemy mogli rozpocząć tę inwestycję. Jest to naprawdę trudne, skomplikowane, w to trzeba mieć świadomość taką, wchodzi umowa o finansowanie, gdzie terminy naprawdę są w tej chwili tak napięte, że tutaj jest cały czas duże ryzyko, że miasto może stracić tą jedyną swojego rodzaju możliwość realizacji tak dużego przedsięwzięcia, bo gdyby tych środków zewnętrznych nie było, miasta nie będzie stać na taką realizację przez długie lata, więc to byłaby taka duża, można powiedzieć, niepowetowana strata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.